W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika CarolGG, która opowiada o pandzie. Jakiś czas temu wydarzyło się coś, co bardzo dobrze zapamiętałem. Grałem w Minecraft na single player, gdzie miałem już naprawdę dobre przedmioty oraz bazę. Na moim świecie grałem już dłuższy czas i miałem naprawdę dużo różnych zwierząt. Jednak do mojej kolekcji zabrakło papug i pand, dlatego tego dnia postanowiłem wyruszyć w poszukiwaniu dżungli. Zebrałem wszystkie potrzebne mi przedmioty ze skrzynek i ruszyłem przed siebie. Niestety znalezienie dżungli okazało się być trudne, ponieważ co zmieniałem biom, to nie mogłem jej znaleźć. Robiła się już noc, więc musiałem zrobić szybką bazę, żeby się przespać i za dnia iść dalej. Tak też zrobiłem, kiedy już był dzień, szedłem dalej w poszukiwaniu dżungli. Po trzech minecraftowych dniach ciągłej podróży, w końcu udało mi się ją znaleźć. Bardzo się ucieszyłem, bo przeszedłem kilka tysięcy kratek. Chodziłem po dżunglowym biomie w poszukiwaniu pand bądź papug. Pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie wejście na jedno z wielkich drzew, aby obserwować teren z góry. Jak byłem na koronie drzewa, ujrzałem niedaleko mnie masę wyrośniętych bambusów. Nie tracąc czasu, od razu pobiegłem w miejsce, które znalazłem. Kiedy byłem już na miejscu, rozglądałem się w poszukiwaniu pand, jednak niestety żadnych nie było. Bardzo się zdziwiłem, ponieważ zazwyczaj koło bambusów są pandy. Pomyślałem, że może się zrespią, kiedy trochę tu postoję, dlatego stałem i czekałem. Nic się nie zmieniło, poza tym, że minecraftowy dzień się już kończył i zaczynała robić się noc. Zrobiłem małą lepiankę z dirtu, a w niej okno, abym widział, czy pandy się gdzieś pojawiły. Łącznie czekałem z dobre 20 minut, jednak po tym czasie ujrzałem coś, co mrozi krew w żyłach. W końcu pojawiła się panda, jednak była ona straszna. Cała była we krwi i miała przerażający uśmiech i straszne oczy. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Nie grałem na żadnym teksturpaku ani modzie, więc panda musiała być nawiedzona. Przyglądałem się jej z daleka, próbując wyjaśnić tą bardzo straszną sytuację. Nagle zauważyłem, że pand pojawiało się coraz więcej, niektóre chodziły po terenie dżungli, a niektóre jadły bambusy, siedząc w miejscu. Wpadłem na pomysł, żeby wyjść z mojej lepianki i przyjrzeć się im bliżej. I to był mój największy błąd. Kiedy wyszedłem i zbliżyłem się do pandy, nagle zostałem zaatakowany przez jedną z nich. Byłem w szoku i zacząłem uciekać. W trakcie mojej ucieczki wszystkie pandy, które były w okolicy, zaczęły mnie gonić. Bardzo się bałem. Jedyną rzeczą, która mnie uratowała przed straceniem ekwipunku, było słońce, ponieważ okazało się, że pandy zaczęły od niego ginąć. Mogłem odetchnąć z ulgą, bo nic mnie już nie goniło. Kiedy wróciłem w miejsce, gdzie pandy się respiły, było pusto. Nie umiem wytłumaczyć tej sytuacji, pierwszy raz w życiu przeżyłem coś takiego w Minecraft. Od tamtego momentu zawsze jak gram, to mijam biom dżunglowy z myślą, żeby to się nie powtórzyło. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ każdy 1000 łapek w górę to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Jak jesteś nowy, zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Gdyby przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmapa.gmail.com. Zapraszam również do playlisty, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Druga historia jest od użytkownika Adrian101, która opowiada o creeperach. Ta historia wydarzyła się kilka dni temu. Grałem w Minecraft na moim świecie, który był na single player. Posiadałem nederytowy set i diamentowe narzędzia. Miałem całkiem ładny domek zbudowany na polanie. Pewnego dnia poszedłem do kopalni w poszukiwaniu spawnerów mobów, bo chciałem zrobić ekspiarkę, żeby szybciej zdobywać poziom. Chodziłem po cave i kopałem z dobrą godzinę, aż w końcu trafiłem na opuszczoną kopalnię. Chodząc po kopalni, znajdowałem różne surowce, kiedy nagle zobaczyłem coś naprawdę dziwnego. Natknąłem się na spawner, który był bardzo podejrzany, ponieważ w środku niego był creeper. A z tego co mi wiadomo, takie spawnery nie występują w grze. Co dziwne, creeper, który był w środku, był cały czerwony. Bardzo się wystraszyłem, ponieważ zazwyczaj ten mob jest zielony. Nie wiedziałem, co mam robić, dlatego postanowiłem, że sprawdzę, jak wygląda ten creeper, jak się zrespi.
Zniszczyłem wszystkie pochodnie i czekałem, aż się pojawi mob. Długo nie musiałem czekać, bo od razu się zrespił. Był cały czerwony i miał smutną minę. Było to przerażające. Chciałem sprawdzić, jak wybucha, więc podszedłem do niego. Kiedy Creeper miał już wybuchać, mój Minecraft się zaciął i miał brak odpowiedzi. Zdziwiłem się, bo pierwszy raz gra mi się tak ścięła. Byłem zmuszony wyłączyć grę za pomocą menadżera zadań i procesów. Kiedy gra się wyłączyła, od razu uruchomiłem ją ponownie. Wszedłem w mój świat i to, co zobaczyłem, było naprawdę straszne. Pojawiłem się w tym samym miejscu, w którym byłem wcześniej, jednak była ogromna dziura, w której była duża ilość pajęczyny, bedroka i ognia. Pierwszy raz coś takiego widziałem, zwłaszcza, że grałem bez żadnych modyfikacji. Zauważyłem, że wybuch Creepera był na tyle duży, że spawner, który był w tamtym miejscu, zniknął. Nie wiedziałem, co robić, ale postanowiłem zejść na dół. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że czeka mnie tam tragedia. Schodząc na dół, zauważyłem te same Creepery, jednak było ich naprawdę dużo. Chciałem się ich pozbyć, dlatego rozlałem lawę z wiaderka nad mobami. Kiedy lawa doszła do Creeperów, one ku mojemu zaskoczeniu zaczęły wybuchać. Niestety, ponownie mój komputer nie wytrzymał i Minecraft dostał laga. Gra nie odpowiadała z dobre 10 minut, co najgorsze, komputer nie reagował na żadne skróty klawiszowe, dlatego musiałem go wyłączyć. Uruchomiłem go ponownie i włączyłem grę. Jak chciałem dołączyć na mój save, wyświetlił mi się jakiś błąd i Minecraft od razu się skraszował. Do teraz nie wiem, o co z tym wszystkim chodziło, bo naprawdę było to dziwne. Przez tą sytuację musiałem stworzyć nowy świat i zdobywać wszystko od nowa. Trzecia historia jest od użytkownika Klimo.pl, która opowiada o ciemności. Wszystko się zaczęło u mojego kolegi w domu. Przyszedłem do niego, żeby wspólnie spędzić czas. Kiedy do niego przyjechałem rowerem, oboje chcieliśmy pograć w Minecraft. Jako iż miał jeden komputer, ustaliliśmy, że będziemy co jakiś czas się zmieniać. Zaproponowałem, żeby pobrać jakiegoś moda do gry, żeby było ciekawiej. On się zgodził, więc zaczęliśmy poszukiwania na stronach z modyfikacjami. Ze względu na bezpieczeństwo, wolę nie mówić nazwy moda, na którym graliśmy. Ale po jakimś czasie udało się go pobrać i zainstalować do plików gry. Graliśmy na wersji 1.17.1, stworzyliśmy nowy świat i zaczęliśmy rozgrywkę. Pierw przy komputerze byłem ja. Pojawiłem się na polu, a zaraz obok był las, więc poszedłem do niego, aby ściąć drzewo. Zrobiłem crafting i podstawowe narzędzia, później zacząłem szukać owiec, aby stworzyć łóżko w razie W. Kiedy znalazłem owce, chodziłem po świecie w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na domek. Niestety nie zdążyłem, ponieważ zaczęła się robić noc i było bardzo ciemno. Ciemniej niż zazwyczaj jest w Minecraft. Ciemność rosła z każdą sekundą, kiedy nagle zaczęła grać bardzo głośno muzyka, która była jak wyjęta z horroru. Wszystko działo się tak szybko, że nie jestem w stanie opisać wszystkiego ze szczegółami. Zmieniliśmy się z kolegą i od tamtego momentu on grał, a ja obserwowałem. Minęło około 5 minut i nagle pojawił się komunikat o treści welcome, co oznaczało witaj. Strasznie było już wcześniej, ale to było gorsze, bo od tego momentu zaczęły dziać się naprawdę dziwne rzeczy. Nie odpisaliśmy na wiadomość, która się pojawiła i próbowaliśmy grać dalej. W okolicy nie było żadnych mobów, w sumie odkąd zaczęliśmy grać, nie widzieliśmy ani jednego. Jednak to, co zobaczyliśmy po chwili, spowodowało, że musieliśmy wcisnąć pauzę, aby ochłonąć. Przed nami pojawił się krzyż z tabliczką o treści I kill you. Towarzyszył mu przy tym bardzo straszny dźwięk. Oboje się bardzo wystraszyliśmy i nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Wyłączyliśmy pauzę i mój kolega odważył się rozwalić krzyż, który był przed nami. Kiedy to zrobił, w miejscu, gdzie stał krzyż, pojawiła się straszna postać. Wyglądała bardzo dziwnie, była cała fioletowa i miała realistyczną twarz. Mój kolega chciał zacząć uciekać, jednak gra sama się wyłączyła z niewiadomych powodów. Bardzo się wystraszyliśmy, aż tak, że nie chcieliśmy wracać do gry, ponieważ oboje baliśmy się tej postaci. Zajęliśmy się oglądaniem YouTube, żeby zapomnieć o tym, co miało miejsce. To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmałpa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się!